Polacy uwielbiamy wszelkie świętowanie, zwłaszcza to z patriotyzmem w tle. To wychodzi nam nadzwyczaj dobrze. Do uroczystości 104. rocznicy odzyskania niepodległości dołączył się arcyudanie zespół wokalno-instrumentalny Zadrygowani, działający przy Młodzieżowym Domu Kultury, prowadzony przez Natalię Smagacz. W środę 16 listopada zaprezentowali się w koncercie z poezją i pieśnią na ustach. Utwory Chopina zagrała Maria Praglowska. Jak nie trudno się domyślić, wykonano pieśni patriotyczne. Oczywista bez pseudopatriotycznych PRL-owskich ramot. Pieśni z wieku XIX, wieku XX, a także pieśni współczesne. Ku mojemu zdziwieniu sięgnęliśmy również do twórczości Sanach, której się opierałam, ale za namową zespołu. Zdecydowaliśmy się na utwór Bajka, zdecydowaliśmy się go zaadaptować na nasz zespół, troszeczkę inaczej niż w oryginale, do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Także myślę, że to będzie ciekawe wyzwanie dla nas. Utwory przeróżne, żeby Polska była Polską, Rota, Marsz Polonia, także dużo ciekawej muzyki, a także gościmy fantastyczną pianistkę, nauczycielkę z naszej szkoły muzycznej, panią Marię Pragłowską, która wykona utwory Fryderyka Chopina. Publika wypełniła szczelnie widownię, co jednoznacznie dowodzi, że pieśni patriotyczne, szczególnie nam się podobają. Chętnie ich słuchamy, a nawet z patriotycznym zaangażowaniem śpiewamy. Mi osobiście piosenki patriotyczne przypominają o czasach, kiedy musieliśmy walczyć o Polskę, jaką mamy dzisiaj, o niepodległość. To są pieśni, które tak naprawdę znamy od dzieciństwa. Poznajemy je dzięki naszym babciom, poznajemy je dzięki temu, że w przedszkolach, w szkołach podstawowych wciąż kultywuje się te pieśni patriotyczne, pamięć o tym, że jesteśmy Polakami, bo niejednokrotnie możemy spotkać się z tym, że mówi nam się ty Europejczyku, ale pamiętajmy o tym, że przede wszystkim jesteśmy Polakami. Polakami, którzy powinni znać swoją historię, którzy w tych pieśniach patriotycznych mogą znaleźć właśnie te wątki historyczne, poznawać historię, łatwiej zapamiętać poprzez śpiew. Publice koncert bardzo się podobał. Artystów nagrodzono gromkimi brawami. Zachwycona publika chętnie odpowiadała nam na pytania o pieśni patriotyczne. Pani Kinga lubi pieśni patriotyczne za to, że przywołują miłe wspomnienia z historii naszego kraju. Lenie przypominają owe pieśni o naszej polskości i o tym, że jesteśmy patriotami. 10-letni Kamil lubi je, ponieważ opowiadają o historii, można się dowiedzieć z nich, co było dawniej i poczuć ten cały dramatyzm. My też cały ten dramatyzm, cokolwiek by to nie znaczyło, szczególnie sobie cenimy.